Od dawna trzymałem Xperię na dystans i podchodziłem do nich raczej na chłodno. Sony wydawało kolejne generacje flagowców częściej niż co pół roku i zawsze coś było z nimi lekko nie tak. Wydawało mi się, że nie ma sensu kupować, skoro na horyzoncie czai się już pewnie kolejna, która może eliminuje pewne niedopatrzenia, a może dodaje kilka innych. Posunięcia Sony przypominały grę w szachy z Jamnikiem. Czasami coś wyszło, ale w natłoku innych rzeczy trudno było to uznać za przemyślane ruchy. Dlatego Xperia XZ3 była dla mnie sporym, pozytywnym zaskoczeniem, bo mimo, że to nadal jest specyficzny telefon, to jakoś nie czuję, żeby czegoś ogromnie mu brakowało i nawet jestem go skłonny polecić. Sony nadal leci na mobilnym rynku pod prąd. Dlatego kiedy po raz pierwszy złapałem XZ3 w ręce, patrzyłem na nią jak na kosmitę. Z tyłu jakaś taka lekko napuchnięta, z boku smukła, ramki nie najmniejsze, trudno mi się było przyzwyczaić. Ale po kilku dniach stwierdziłem, że telefon bardzo wygodnie leży w dłoni, że ekran jest rewelacyjny, głośniki stereo bardzo dobre, a stylistyka się wyróżnia. Trafiam już nawet bez problemu w czytnik linii papilarnych, ale nadal uważam, że został umieszczony za nisko i za każdym razem muszę odstawiać jakieś dzikie harce, żeby do niego sięgnąć. Co prawda mamy też rozpoznawanie twarzy, ale przyda się tylko wtedy, jeżeli lubicie robić sami ze sobą zakłady w stylu: jeżeli woda w czajniku zagotuje się w ciągu 10 sekund, to jutro mnie dziad z historii nie zapyta. Bo tutaj też można sobie przypuszczać, ale tak naprawdę nigdy nie macie pojęcia, czy akurat zadziała, czy nie. Na początku moja przygoda z XZ3 była walką, ale teraz widzę, że drobne ułomności i po prostu inność nie powinny mnie odciągać od wielkich zalet. Na przykład ekranu. Nigdy nie lubiłem wyświetlaczy w Xperiach. Nawet w tych z 4K widać było coś na kształt siateczki pikseli, przez co ani rozdzielczość nie robiła wrażenia, ani nie nadawały się do wirtualnej rzeczywistości, jedynej prawdziwej zalety tego Ultra HD. Wydawało mi się, że Sony jest mistrzem we wpadaniu na różne wymyślne nazwy wyświetlaczy, które tak naprawdę nic nie znaczą. Tutaj jest inaczej. Japończycy poszli wreszcie w OLEDy. Nie tylko dostajemy więc jeden z najlepszych Always On Display na rynku z powiadomieniami, ale ekran jest też jasny, czytelny, piękny i obsługuje HDR tak, że naprawdę je widać. Co po pierwsze samo w sobie jest rzadkością, a po drugie wzmacnia inny silny punkt tego telefonu. Nagrywanie w 4K i HDR, czyli z ładniejszymi kolorkami. Fajna sprawa. To nie takie HDR jak w telewizorach wystawionych w sklepach z elektroniką, od którego można oślepnąć, tylko subtelne podbicie kontrastu i intensywności barw. W tym trybie nie da się zmieniać ręcznie ostrości, ale to drobiazg. Podoba mi się też ogólna jakość filmów i slow motion w 960 klatkach. W tej sytuacji trochę zabawne, że zdjęcia z XZ3 idą w dokładnie odwrotną stronę. Mają nieco wyprane barwy i dużo lepiej nadają się do późniejszej edycji niż do publikowania od razu gdzieś w mediach społecznościowych. Podejścia do tematu są różne. Moim zdaniem mobilna fotografia powinna oferować miłe wrażenia wizualne od razu. Wyciągacie telefon, robicie fotkę i po sekundzie myk na Insta. To znaczy, ja nie używam Insta, ale tak się chyba robi. Tutaj trzeba trochę pokombinować, żeby fotki wytrzymywały porównanie z najlepszymi na rynku. Oczywiście wychodzą nieźle. Podoba mi się też to, że główny obiektyw jest dość szeroki. Szkoda tylko, że główny obiektyw to jedyny obiektyw. Nie twierdzę, że więcej obiektywów to mus, ale o ile piksele radzą sobie z jednym znakomicie, o tyle tutaj taki tryb portretowy to nieśmieszny żart. Fajnie, że da się zmienić stopień rozmycia po zrobieniu zdjęcia, nie fajnie, że zrobienie tej fotki trwa bardzo długo, a oddzielanie krawędzi jest raczej średnie. Ogólnie ten aparat jest ok, ale tylko ok. Dziwne, że jeden z niewielu telefonów z fizycznym spustem migawki na obudowie i flagowiec producenta sensorów, z których korzysta pół rynku smartfonów, sumarycznie radzi sobie pod tym względem gorzej od Samsunga czy Huawei'a. Ale zdjęcia mają potencjał edycyjny, a Xperię da się lubić za wiele innych rzeczy. Nawet taka głupotka jak zaawansowany silniczek wibracyjny, który możecie aktywować, gdy oglądacie film albo gracie i który wibruje sobie do rytmu wydarzeń na ekranie. Przydatne? Nie. Przyjemne? Dosyć. Używałem? Używałem. Podobnie ze skanowaniem obiektów w 3D czy wspomnianym slow motion. To zabawki, ale dobrze uzupełniają oryginalny wizerunek tego telefonu. W miarę spodobała mi się też lekka nakładka na Androida 9. System działa szybko, jest przejrzysty, a niektóre z preinstalowanych apek całkiem ciekawe. Poza tym Sony słynie z dbania o aktualizację. Szkoda mi tylko teoretycznie najciekawszej opcji. Kiedy pasniecie w bok wyświetlacza dwukrotnie, rozwija się menu, w którym macie w zasięgu palca ulubione apki i funkcje. Fajne by było, gdyby działało dobrze, a czasami kilka razy z rzędu nie reaguje. Jeszcze gorzej, że przesunięcie palcem w dół ma zastępować przycisk cofania. I to akurat działa tak dobrze, że aż musiałem wyłączyć, bo odpowiadało na każdy mikroruch. Straciłem setki stron przeskrolowanego Face'a. A gestów nawigacyjnych brak. Zawiodłem się też, że Sony nie dodaje do XZ3 szybkiej ładowarki w pudełku. Podobno dlatego, że nie wyprodukowali jeszcze kompatybilnej. Ej, to może ja pójdę do sklepu i kupię XZ3 i zapłacę za nią 1000 zł. I powiem, że sorry, ale no jeszcze nie zarobiłem reszty. Telefon na szczęście to szybkie ładowanie obsługuje i zwykle pracuje około doby, więc nie ma aż takiej tragedii. Sporo narzekania w tej recenzji, ale to dlatego, że wiele zalet jest oczywistych, a wady już nie są i czułem, że muszę Wam je przedstawić. Ale żeby nie było, będę naprawdę miło wspominał tydzień z Xperią XZ3.
Ekran jest fenomenalny, płynność pracy super, ergonomia też, polubiłem nagrywanie i oglądanie w HDR, szczególnie z tymi dobrymi głośnikami. Dawno tak miło nie serialowałem sobie na telefonie. Smartfon ma tonę unikatowego, niepodrabialnego charakteru. Tak, Xperia jest pod pewnymi względami ułomna, ale dostrzegamy to głównie przez takie podejście, które przebiło się w masowej świadomości. Jeżeli telefon ma Snapa 845, niezły ekran kosztuje mniej niż 3000, ale nie ma wodoszczelności, ładowania indukcyjnego, głośników stereo czy długich i szybkich uaktualnień, to praktycznie nikogo to nie obchodzi. Tutaj tych rzeczy nie brakuje, ale że aparat nie jest lepszy, nie ma szybkiej ładowarki w zestawie i mini jacka, no to już wiele osób skreśla od razu ten model. Nie każę Wam go kupować, jest mocno specyficzny. Kosmita. Ale nazwałbym go raczej innym niż gorszym. Za egzemplarz testowy serdecznie dziękuję Plusowi. Najpierw pożyczyli mi go do podsumowania roku, ale później pozwolili potrzymać dłużej. Super. W opisie znajdziecie aktualne oferty na Xperia XZ3. Jeżeli pomogłem Wam w podjęciu decyzji, to proszę skorzystajcie z nich. No i linki do moich mediów społecznościowych. Dziękuję Wam bardzo za 10 tysięcy subskrypcji na kanale. Więcej o tym pisałem w karcie społeczność. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. A tymczasem życzę naprawdę szczerze i serdecznie wesołych świąt. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.